Za oknem temperatury mocno minusowe, ale piłkarze z Kry, Wiktorii i Stradomia rozpoczęli już przygotowania do rundy wiosennej. Wędrówkę z kamerą Radiofon rozpoczynamy od zespołu z Loretańskiej. Zawodnicy indywidualnie zaczęli trenować od poniedziałku. Zaczynamy wspólne treningi od środy 11 stycznia. Nie będziemy się przygotowywać na własnych obiektach. Zaczynamy sparingiem z Odrą Opole i będziemy czekali na pierwszy mecz ligowy. Chciałem zapytać o te różnice, bo od tego sezonu trzecia liga z czterech województw, jedna runda minęła. Może już pan powiedzieć, że ten poziom się zmienił, zwiększył w porównaniu z poprzednimi latami? No na pewno się zwiększył. Teraz mogę powiedzieć, że te pół roku na pewno pokazało, że poziom rozgrywek wzrósł. Na pewno drużyny mają lepszych zawodników i lepiej grają w piłkę. Także myślę, że ten kierunek, jaki był założony przed tą reformą, sprawdził się. A jak będą wyglądały przygotowania zespołu z ulicy Krakowskiej? Mamy zaplanowane 10 sparingów w okresie tym zimowym, żeby się jak najlepiej przygotować do drugiej rundy. Może tylko ta pogoda trochę przeszkodzić, bo dzisiaj minus 17. Ale my się nie boimy, lubimy takie warunki, trenujemy od małego, także mrozy, śniegi nie są nam obce. Stadion na Wiktorii pięknieje, coraz więcej nowych krzesełek, no to wypadałoby zrobić też postęp piłkarski i awansować do czwartej ligi. Jaka może być ta wiosna? Oby była dobra piłkarska dla Wiktorii. Spokojnie, pomału z tymi wygranymi wejdźmy w tą drugą rundę. Zobaczymy, jaki będzie efekt końcowy. Miejmy nadzieję, że dla nas bardzo dobry. Czy zdaniem trenera Stradomia niskie temperatury mogą zakłócić harmonogram przygotowań? Ja myślę, że drużyny są przygotowane na taką sytuację. Jak zawsze co roku pogoda opłata figle. No my trenujemy na hali, trenujemy ten styczeń w zasadzie cały czas na hali, na zewnątrz nie wychodzimy, w lutym wychodzimy na zewnątrz. No i już, że tak powiem, stricte piłkarsko będziemy się przygotowywali. W grupie pierwszej Ligi Okręgowej ta sytuacja jest szczególnie ciekawa, tam jest ścisk nieprawdopodobny, jak to może wyglądać wszystko na wiosnę. Wiem, jak ta końcówka wyglądała. Troszkę nam uciekło to pierwsze miejsce. No, ale wierzymy w swoje możliwości, drobne zmiany nastąpiły w zespole, czekamy jeszcze na być może jeszcze delikatne, w sensie mówię tutaj o jednym góra dwóch zawodnikach i myślę, na tym będziemy zamykali listę i gramy dalej. Cel mamy zająć jak najlepsze miejsce w grupie tej zasadniczej i w grupie mistrzowskiej oczywiście walczymy o jakiś cel wyższy. Właśnie jest jakiś taki konkretnie postawiony cel, na przykład awansu, bo głośno o tym wsparcie Lubliniec mówią w drugiej grupie. Ja powiem tak samo jak rok temu mówiliśmy, awansujemy do grupy mistrzowskiej, będziemy rozmawiali o tym co dalej, ale no chcemy zagrać jak najwyżej, jak najlepiej.